teraz twoja kolej. Pokaż kosmiczną sztuczkę. Albo skończysz jak ten tępy chuj. Okej, kurwa, dobra, spokojnie. Kurwa, patrz. Chujowa. Poszysta brunetka, wiek 30 lat, dyskretnie, 250 zeta godzina. Kurwa, taki pasztyc jeszcze każe sobie płacić. Za darmo bym jej nie chciał. No chyba, żebym był zrobiony i zjarany jednocześnie. No przecież jesteś zrobiony i zjarany. No tak. No ale nie jest za darmo. Dobra, lecimy dalej. Wiesz, kto pije mleko? No kto? Krowa. No i? A jakie krowa ma łapy? No jakie łapy, no? Czarne. Czy tam czarno-białe zależy? Co za down? Grube czy cienkie? No cieniutkie. No ale krowy nie chodzą na siłkę. Czy chodzą? Ja pierdolę, Walu, przestań, bo już nie wiem, czy mnie wkręcasz, czy nie. Wiecie co? Ja mam już dosyć. Zostańmy pedałami, będzie po problemie. Co, randka nie wyszła? A, weź, jakiś pies mnie skroił z całej kasy, a ta powiedziała, że jak nie mam za sobie postawić Chińczyka, to żebym sobie sam laskę robił. Kurwa, jakie pazerne na to żarcie, tylko by żarły i żarły. No, a potem się dziwią, że grube są. Ale ja... Czekaj. Jak to zostańmy pedałami? Spejson on żartował. Taryfa widmo. Słyszałem kiedyś o tym. Pół legenda, pół prawda, pół gówno prawda. O pardon, ale to prawda. Znaczy gówno prawda. Choć patrząc na drzwi okazuje się, że istnieje i może zrobić krzywdę. Zadanie wykonane, parafia czysta. Należy się 200. Ile? No, z fakturą by było jeszcze drożej. Ach, trudno. Odbiję sobie na kolędzie. Żołnierze, aufstanowiskie maszynen! Nie mój Hitler! Raz idioten, meine Wunderwaffe reinigen! Mut Herr Hitler! Ein, zwei, drei, fünfte Gewehr! Dostałem własny statek i dwóch podoficerów. Pech chciał, że jednym z nich został HWD-5. Mimo to służba przebiegała pomyślnie. Już po miesiącu mieliśmy na koncie 8 myśliwców, 2 tankowce i 1 transportowiec wojsk Imperatora. A, no i 1 fast food mobilny buntowników, bo debil HWD-5 pomylił przycisk otwierania okna z przyciskiem fire. W moim programie wychodzę naprzeciw trendom związanym z Unią Europejską. Dlatego dzisiejszy program będzie o Norwegii. A to za sprawą naszego gościa, który nigdy tam nie był. A jest nim pan Mariusz Buzianocnik. Zapraszamy! Nazywam się Cezary Baryka. Od 20 minut jestem właścicielem tego oto szklanego domu. Powoli zaczynam żałować zakupu. W nocy pizga. W dzień parówa. Zero wentylacji i brak kanalizacji robią swoje. Zgadza się. Capi. Bastian Rudy, obstyfity Kultykiewicz. Strażnik Grochowa. Kurczę, jestem geniuszem. Teraz zawsze będę o krok przed tymi bandziołami. Nic tak nie poprawia humoru jak mały donosik. Letut, meni opica, bo idź, idź, Coca-Cola, posom isztenet, Texas of Rokazni, letut, meni opica, bo te chuje fos. Bo są jeszcze ledut! Dzisiaj ty stawiasz i to tak, żebym się upił! Ale misiu! Ty to mi postawiłeś 2 piwa i się upiłem, a żeby ciebie upić, to chyba ze 6 skrzynek potrzeba! No piesek, nie moja wina, że masz słaby łeb! Co by pan zrobił, gdyby się pan dowiedział, że pańska siorka opierala kiełbachy kosmitom? Tępy chuju! Przecież ja nie mam siostry! Aha. Ty, Janusz, a jak ty właściwie masz to nazwisko? Nieważne, słuchaj kapitana. Niezły wywiad mają. Też sram. He! No nie żartuj! Jakie tęgie nazwisko! Sram! Janusz Sram! Tak się składa, nie łuku, że to szlacheckie nazwisko. I nie Janusz Sram, tylko Janusz z domu Sram. Ta!
Znowu się wpierdalasz między wódkę a zakąskę. Ty mi, Boner, lepiej podziękuj, że znowu ci uratowałem pupsko. I radzę ci zbastować tymi przekleństwami, bo z czyśćca nie wyjdziesz do końca życia. Ty mi tu, kurwa, oczu nie mydli czyśćcem. Już mi miał zdradzić ich kryjówkę. Patrzcie go, zero wdzięczności. Dziękuję. Znasz takie słowo? Nie, za to znam pocaj mnie w dupę. Dupa Dolski, wyrwas von Achtur, wir sehen zum Se. Widas, wyrwas. Wir haben kaputt machen alle Rekinen. Für was? Wie das für was? Das Herr Hitler kann mit Rippen zwonen. Aha. Bomba, powiem krótko. Nie p***. No ale k***. No. Panie admirale. Wsadź sobie w dupę to zwolnienie. Zaraz, panie admirale. Jak sobie wsadzę to zwolnienie w dupę, to jak będę srał? Dzień dobry. W celu zalogowania proszę przyłożyć palec do czytnika. Pip. Zgodnie. No. A teraz fiuta. Do głośniczka przedniego. Dobra. Chwila. Trzeci raz się nie dam nabrać. Poza tym już ci mówiłem, nie jestem pedziem. Idę lunąć. Ała! Aldona, co się stało? Za nisko ukucła mi się, urządliłam. Jeszcze raz. Kolego! Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? Ty cieśla, kolejka do flipera jest. Nie widzę. Ta, a ja to co? Gówno w co? Raz, dwa, trzy. Długo się jeszcze będziesz, Marcinek, pierdolił z tymi kabelkami? Jak ma działać, to jeszcze trochę. Trzeba wszystko dobrze popodłączać. Trochę za dużo szef poucinał, to muszę teraz ciągnąć druta z całej siły. Kombinerkami sobie pomagam, to jakoś idzie. Dobra, udało się, podłączone. Teraz trzeba zaizolować, żeby przebicia nie było, bo prąd może kopnąć. Sułtanie kosmitów, to wiadomość dla ciebie. Idę po papę, a jak już przyjdę, to ta głowa zaśpiewa ci w dupie Mazurka Kujwdubskiego. Co to za gówno? Kogo k***a to śmieszy? Chyba tylko jakiś wyskrobanych zjebów. 200 tysięcy wejść. 200 tysięcy zjebów. Skończ wreszcie z tym, tata. W robocie jestem, panie szefie. I tak się do mnie odzywasz, zrozumiano? No zrozumiano, zrozumiano. No, to teraz bierzesz te żyrandole i wieszasz na... Na tych haczykach? Na słowo honoru! Oj, młody, młody, czy z ciebie kiedykolwiek będą ludzie? Wpychamy w dupę! To, że ty jesteś ciotą, nie znaczy, że musisz uczyć pedarstwa swoich żołnierzy! Torpeda! Jak śmiesz nazywać mnie ciotą, k***ny c***? Moja dupa jest ciasna jak po praniu, a twoja matka to Powtarzasz się, bomba! Już trzeci raz słyszę ten tekścik! Warum es ist so muche wohl? Aber was? Die Welt zu haben! Wissen Sie das nein? Die Welt kann jemand haben! Wir haben die Signature! Das Signature! Dębby! Czekaj, ja zapłata! Cała wioska się zrzuciła! Nie zrobiłem tego dla pieniędzy. Skurwiwijał p***ąc dla własnej przyjemności. Klejnoty rozdaj ubogim. To wszystko twoja wina, fiutojadzie. Co? Taki z ciebie cwaniak? Innych za szabrowanie węgla wsadzasz do kryminału, a sam na lewo opierdalasz i to całe wywrotki? Chwila. Którego jeszcze zastrzelić? Mówisz i masz! Ciu! Kurde, sorry, musisz trochę podejść. Ale ja chciałem tylko zapytać, czy mogę wyjść do toalety. Aha, na jedynkę czy dwójeczkę? Na dwójeczkę. To możesz. Albo nie? Rob tutaj. Nie trąbka, tylko czarodziejska fujara, fujaro. Ojca Pio. Nie czarodziejska, tylko magiczna. I nie fujarka. Tylko flet. Magiczna flet.
Tak czy srak jesteśmy kwita, Tytus. Chwila, jaka kwita? Ostatnim razem jak mi pomagałeś, to ci płaciłem. Na mnie już czas. Tylko żadnych kolegów, papierochów, ani picia w domu. Dobra, mamo. Dobra, ostatnim razem też mówiłeś dobra, a okna zażegane 3 piętra w dół. Wstyd dla całe osiedle. Już mówiłem, że to ci z góry pewnie. Ci z góry, tak. 70-letniowa Lasikowa się upiła, słuchała tych waszych hip-hopów na cały głos, a potem żygała przez okno i przeklinała policję. Myślisz, że w to uwierzę? A gdyby pan się chciał urodzić jeszcze raz, to kim by pan był? Bąkiem. A konkretnie? Bielinkiem kapustnikiem. Przecież to nie bąk. Patrz pan, a śmierdzi. Rybna prohibicja. To dobry czas na lewy handel rybą. Spytacie, jak idzie nasz biznes? Nie jest dobrze. Co prawda nie jest źle. Można powiedzieć, że jest średnio. Ilu? Wszyscy. Kurwa mać. Co jest z wami nie tak? No ale... Elitarny oddział wyszkolonych żołnierzy piekła nie może sobie poradzić z zapijaczonym grubasem, dzieciakiem i niedorozwojem? Zamiast tego giną sobie wszyscy w najlepsze. Co z was za wojsko? Nadaje ci się tylko do odśnieżania. Szkoda tylko, że w piekle nie pada śnieg. Nie no pierdzę. A spróbuj tylko. We własnym domu człowiekowi żyć nie dają. Gdyby nie te mielone... Jakie mielone? Jakoś ja po nich nie smrodzę non-stop, tak? A kto przed chwilą się skotłował gorzej niż ja? Tylko że moje nie śmierdzą. Nie śmierdzą. Aż sabaka do kibla uciekła i nie chce wyjść. Nawet jakiej kiełbasy dawała. Moje zwiny spełnił się. Teraz mogę i zwienić baładzu nad Mirą. Ty, odporność A ciebie, Hitler! Ja mam w żupu! Ale pięknie pachnie, Maciek. Co gotujesz? Wodę. Ale się zrobiła świąteczna atmosfera. U nas na Wigilii zawsze była woda. Ojciec już 2 dni wcześniej zbierał śnieg do miednicy. Ale aromat. Czego dodałeś? Soli. Klasyka. Ale podjemy. Kolego, nikt nie powiedział, że się z tobą podzielę. Jeden chłopiec urodził się z piutkiem średnim, a drugi z zajebistym, ogromnym. Spytacie, który jest szczęśliwy? Żaden. Jeden jeździ na wózku, a drugi ma padaczkę. Pytasz Sergio, czy jest super? No pewnie, że super zdrowie. Możecie pobić mnie, ale nie pobijecie promocji w masarni Janów, skurwysyny! Chyba i do reszty pojebało w tej masarni! Rozdają mięcho jak kurwa rzeżączkę! Najtańsza masarnia w kraju! Konkurencja może nas pocałować w dupy, kurwa jego w tej nazad! Jak zginęli, gdy wkroczyli krzyżacy, Eteokles chwycił działko laserowe! I chwilę później zmarł na zawał. Nie spodziewał się odrzutu. Zabił chociaż jednego? Tak, jednego z naszych. Czyli bohater. Pochować na Wawelu. Jak zginął Polimej ten... coś tam. Ten drugi. Polinejkes. Zakrztusił się pizzą. W walce? Nie. W wannie. Witam w komnacie rozkoszy. Co? Kim ty jesteś? Dupcyper do usług? Chyba Lucyfer. Weź mi nawet nie przypominaj tej heterociuty. Dupcyper. Chyba nie muszę tłumaczyć, skąd się wzięła moja ksywka. Zgadza się. Lubię dojść tam, gdzie słońce nie dochodzi. Bo już myślałem, że kosmiczny srum. Co takiego? Srum, taka ryba kosmiczna. Kosmiczny drapieżnik. Długi na 100 metrów. Szeroki na 200. I wysoki, no taki przeciętny. Łeb gruby jak walaszek. Macki grube jak walaszek. Bęben gruby jak walaszek. I kotas malutki jak walaszka. Panie Czesiu! Czy pan się anonizuje? Co? A nie, rzeczywiście mogło to tak wyglądać, ale w rzeczywistości czyszczę ten trójnik przy pracy, bo przecieka. A wie pan co? Ja mam taki pomysł. Tak? Jaki? Wszystkie nasze głosujące kutry zostały zatopione. Coś ty powiedział? Ale jestem wkurwiony! Ładować karabiny laserem! Mieszać beton! Ktoś za to odpowie i pójdzie na dno w betonowych bucikach, a jak mnie wkurwa i w rękawiczkach! To
to na pewno Straż Miejska. HWDPPDSM! Dupy policji, bardzo dobrze Straży Miejskiej! Ledut, baranów! Menio piczabo żywkow? Menio piczabo! Ledut wichor kamratów! Posom istenet, ledut wichor it! Czaka talamak! Posom istenet te chuje fos menio piczabo it sekundów! Posom istenet żywkow ledut! Ninja wichor! Chociaż, gdybym był kobietą, to mógłbym coś teraz ugotować dla siebie. A nie, kobiety gotują tylko dla mężczyzn. Same nie jedzą, bo są tłuste i muszą się odchudzać. To ja przycinam na pieczarkach. Kupuję trzecią klasę. Czyli płacisz za pieczarki. Ja biorę czwóreczkę za darmo, a czasami nawet dopłacą, żebym zabrał kompost. I co? Na każdej kanapce zarobek 100%. A bułki i ser? Czego oczy nie widzą, tego mordzie nie żal. Tektura. Pamiętam ten dzień jak skurwal tabliczkę mnożenia. Słabo. 16 maja. Imieniny Andrzeja i Fidola. Tak się składa, że ja jestem Fidol. Andrzej mówi: Fidol, daj spokój, jedno piwerko. Ja na to: jedno piwerko to wstęp do 3. 3 to wstęp do 9. Do 19 za***ałem się. O 20 już miałem dyszę tryskarki wetkniętą w dupę. No kurna, co jest? Co? No robię zdjęcia, chociaż nie wolno, bo nie jestem frejerem, a tu nic. Panie, wiem, że nie wolno, ale tak się akurat składa, że ja też jestem git i mam to w dupie. Aha, i nie jestem frejerem. Jak ja bym robił u siebie, tam się zdecydował na karton gips. No ale przy karton gipsie masz ubytki na metrażu. Już wolę stracić ten centymetr mieszkania, ale ile szybciej pyk 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 płytki jako tako i fajrant. Ty lepiej od razu powiedz, że po gładzie robisz, a nie się tu płytami zasłaniasz. I kto to mówi? Majster, co wyschnięty gips siatką szlifuje. Ty, zgadnij co to jest? Małe, zielone i w dupie. Arbus. Nie, niestrawiony ogórek. Nie ma się z czego śmiać na twoim miejscu, bo idziemy patrolować stary krzyżacki cmentarz. Dobra, kolejna zagadka. Co to jest? Nie wiem. Szachy. A kurde, chciałem powiedzieć farcaby. Dobrze, że nie powiedziałem. Kurwa, wszystko można zrobić z tego ordestu. Wąsy, czapeczkę, pingle. I nawet takie gówno tu na nas, żeby się nie opalić. Zajebiste. Witam na drugiej amatorskiej gali MMA grochów z Peluno. Ja nazywam się Witold Śruta. Co ma fiuta? No ma. Galę uważam za otwartą. Już mówiłem, że dziękuję za tenis. Nie mam czasu, jem. Nie masz czasu na miłość? Ja chyba śnię. Chłopiec zdolnego pokładu. Z bliska jeszcze piękniejszy. Starszy pan z pierwszej klasy. Z bliska jeszcze bogatszy. Tomasz! Mówiłeś, że kochasz! A pieniądze miały być dla naszego dziecka! Rolnik! Pasie świnie nie dlatego, że ją kocha! Zakuć, ścierwo! Ani kraku dalej, kutafony! Bo ta cięciwa zaśpiewa tango! Zaczekajcie, zaczekajcie! Zlitujcie się, przyjaciele! Nie zabijajcie go! Ryszard jest upośledzony! Prawda, Ryszard? Twoja kolej! O kurwa, zobaczcie, gdzie ta porcelanka! Nie tak szybko, kolego! O cholera! Żegnaj, Adasiu! Nadmierne spożycie może spowodować bolesną biegunkę! Hehe! Ała! Ja im dam, złodziejom! Nie dość, że humor na 5 gwiazdek i to za darmo! Dźwięk się nie rozjeżdża! To jeszcze p***!
p***lał. A weź se tego suba wstać w dupę i się udław, złodzieju! Nie dajemy nowych odcinków! Tylko reklamę karcianki! Do pożygu! Odkąd jesteśmy w euro, dostajemy potężne dofinansowanie z Unii. Spójrz tylko na moje żeliwne struny głosowe. Bez nich dalej mówiłbym jak zwierzę. Wolałem jak pan bekał. Przynajmniej tak nie śmierdziało. Idioto, śmierdzi mi z mordy dlatego, że jestem stary, a nie przez struny głosowe. Kiedy ostatni raz było wybierane? No, z rok temu. Wiedziałem. Samo gęste idzie. Aż się paski w pompie grzeją. Czasami jest tak, że na dole jest rzadkie, a na górze kożuch. Ale to taki kożuch, aż się pieni. Ale to kiedy? Jak czerwony maki? Choć Seulu lat przybiło, to było w pięknym mieście na nasami. Dawno, dawno temu, za siedmioma za siedmioma zekami w okolicach Gubałówki mieszkał Tomisław Apolonius Curuś Bachleda Farel. Jak ten piecyk zdmuchawał. Patrzcie świnie, król toalet, ręka jak złamana, mopuje podłogę, na 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 na. Ech, kto by pomyślał, że jeszcze niedawno grałem disco polo, a teraz ścieram szczyny z podłogi w podrzędnym klubie. Taki awans. Tytanowe powłoki! Tytanowy odbyt! I siusiacz z betonu! Jestem niezniszczalny! Tymi karabinkami możecie co najwyżej wyr***ć się w dupy! Proszę, 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 co my tu mamy? Szkółka karate! Stary dziad naciąga młodego naiwniaka i udaje, że uczy go karate. Ha, 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 to dobre! O, jest laseczka! Właściwie to po ciebie przyszedłem! W kaktusa trafiłeś! To chyba nie jest takie trudne! Tak? To podejdź bliżej i sprawdź! Możesz ty w mordę. Jeden pindol był cieniutki, a drugi gruby jak świnia. Może ukąszenie świni boli, lecz to rany po leszczynie goją się dłużej. Kutank panie, to nie ma sensu. Prawda? Widocznie zrobiłem błąd w tłumaczeniu. Słucham? Dlaczego masz takie wielkie uszy! A, żeby cię lepiej widzieć! A dlaczego masz takie żółte zęby? To ja jeszcze mam zęby? Nieźle. A dlaczego masz takie poplamione prześcieradło? Cham. Jeżeli myślicie, że jestem tak głupi, na jakiego wyglądam, to się mylicie. Jestem ciut głupszy. Pewnie zastanawiacie się, po co was porwałem. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Bukiet kwiatów 30 zł. Matko Boska, ile to piwa? Kawa w kawiarni 8 plus 8 18 zł. Bilety do kina i popcorn z kolą 60 zł. Benzyny nie wliczam, bo na dziwki też trzeba dojechać. Proszę, stówka dla ciebie. Razem daje to 108 zł. I ciągle nie masz pewności, że gała zostanie opierdolona. Do widzenia. Dlaczego wyłączyłeś? Lubię twój program. Program to i ja lubię, ale ten kawałek był wyjątkowo ch***y. Modest. No jak mam inaczej powiedzieć, że jest do dupy? To po co puszczasz zespoły, których nie lubisz? 50% moich widzów to kosmici, a połowa z nich to skurwole. A oni lubią takie gówno. Tu jest linka. Proszę się związać. Może i żołnierz nie powinien wydawać dowódcy wrogowi, ale proszę wybaczyć. Chciwość przesłoniła mi oczy, a ja jestem pazerny. Oj, pazerny. Jakże rządzkierz przed wypłatą. Dzień dobry, poproszę hamburgera. Z papryką czy z parówką? Z papryką. Nie ma.
No to z parówką! Dobrze, $1,000,000. Proszę! Dziękuję. Łe, robaczywy. Do widzenia.